Na początku 2019 roku Kamil Labuda rozpoczął działalność w zakresie wynajmu samochodów pod nazwą 66 Rent Fordon Cars. Chociaż są to dwie różne nazwy, odnoszą się one do tej samej wypożyczalni. Działalność gospodarcza prowadzona przez Buddę nigdy nie miała zarejestrowanego kodu PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, związanego z wypożyczaniem samochodów osobowych. Z powyższego postu wynika, że Kamil Labuda nie był jedynym wspólnikiem. Nowy projekt Buddy powstał w momencie korzystnych zmian w GAP, ubezpieczenia GAP 2019. Co się zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo. Produkt ewoluował i to w dobrym kierunku dla klienta. Po pierwsze, jest to dostępne nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla konsumentów. Nie tylko przy okazji zakupu pojazdu w kredycie lub leasingu, ale można go nabyć przy zakupie polisy AC. Występuje w wersjach dla pojazdów nowych, czyli samochody osobowe, dostawcze, ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe, autobusy, ale także używanych, nie starszych niż 6-letnie auto. Ubezpieczenie można objąć także motory. Najważniejsza zmiana, jaka nastąpiła, to możliwość wypłaty odszkodowania bezpośrednio do rąk leasingobiorcy i kredytobiorcy, a nie na konto firmy leasingowej lub banku, jak to miało miejsce do tej pory. Pojawił się też taki produkt jak GAP Mini, gdzie w ogóle nie potrzebujemy polisy AC, wystarczy polisa OC, która jest no obowiązkowa. Bronić nas to będzie na wypadek szkody spowodowanej przez innego kierowcę, przynajmniej 51% jego winy. Dodatkowo można uzyskać 25% wartości pojazdu, nie więcej niż 20 tysięcy złotych w przypadku, gdy pojazd zostanie skradziony. Coraz częściej jest nabywany przez klientów nie po to, aby zabezpieczyć swoje płatności na rzecz banku czy firmy leasingowej, ale po to, aby zachować wartość pojazdu w czasie. Bo było tego za dużo i tego wszystkiego masa wypożyczalni, tu myślę, że dużo ludzi, którzy znają temat, wiedzą, że tak się działo, brała ubezpieczenie wypożyczalniowe i w momencie, kiedy fura już swoje zapracowała, no to drzewo na przykład, nie? Tak, przez przypadek. I ubezpieczenie od utraty wartości, czyli GAP. I wypłacali pieniądze. I to przechodziło przez parę miesięcy. No ale przecież ile ubezpieczalnie będą udawały, że tego nie widzą, nie? No i później, już przez to, jak były te działania grube związane z tymi wyłudzeniami ubezpieczeniowymi, to nawet jak ci rzeczywiście klient rozwalił furę, to wypożyczalnia i tak od razu postępowanie i 3 lata sobie czeka. Jedyną firmą, którą udało nam się znaleźć pod nazwą 66 Rent, jest Jolanta Nasińska. Wypożyczalnie samochodów 66 Rent z siedzibą w Krakowie. Pod tym samym adresem znajdują się firma ubezpieczenia Magdalena Nasińska. Już w sierpniu wypożyczalnia zmieniła nazwę na Rent IT. Niektóre z samochodów zmieniły właściciela oraz numer rejestracyjny, dlatego numery rejestracyjne, które podaje, mogą różnić się od tych z 2019 roku. Dane te można jednak zweryfikować na stronie ufg.pl. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny, numer VIN oraz odpowiednią datę i już mamy. Jeśli zdjęcia samochodów pochodzą z początku 2019 roku, należy wpisać właśnie tę datę. To wystarczający dowód na to, że mamy do czynienia z tym samym pojazdem, ponieważ numeru VIN nie da się zmienić. Podane przeze mnie informacje umożliwiają także sprawdzenie historii samochodu na stronie historiapojazdu.gov.pl. Pod każdym zdjęciem raportu zamieszczam link do pobrania pełnego raportu w formacie PDF. Sprawdziłem 3 samochody marki BMW, które były dostępne do wypożyczenia w 66 Rent. Wszystkie miały najdroższe kolizje w 2019 lub 2021 roku i to w odstępie zaledwie 2 miesięcy. Buddha w poniższym filmie wspomina, że próbują wziąć leasing na inną spółkę, bo nie ma zdolności kredytowej. No i zasadniczo po prostu wyczerpał się już limit. Jest coś takiego jak zaangażowanie banku w daną jednostkę, w daną osobę i ja już całe to zaangażowanie banku na chwilę obecną wyczerpałem, więc jesteśmy w trakcie załatwiania tego po prostu na inną spółkę. Może się uda, może nie. Mam nadzieję, że tak. Prawdopodobnie w tym tygodniu będziemy już wszystko wiedzieć na temat tego samochodu. Jeżeli ono się pojawi, to naprawdę będzie dużo, dużo, dużo treści i naprawdę to będzie najgrubszy projekt, z jakim do tej pory się mierzyłem i jaki do tej pory Wam przedstawiłem.
Więc tak to wygląda, szczerze mówiąc, RS6. Po prostu nie dostałem opcji leasingu na to. Ale staramy się to załatwić. Budda nie miał udziałów, ani nie pełnił żadnej roli w jakiejkolwiek spółce aż do 2023 roku. Tym bardziej, że mówi w liczbie mnogiej, załatwiamy. To na czyją spółkę próbuje coś uzyskać? Audi RS6, o którym mowa w filmie powyżej, również uległ kolizji w 2021 roku. Samochody uległy najpoważniejszym kolizjom w odstępie zaledwie 3 miesięcy w 2019 oraz w odstępie 2 miesięcy w 2021 roku. Jedno BMW uległo kolizji zarówno w 2019, jak i 2021. Dla ułatwienia będę posługiwać się kolorami aut. W kwietniu 2019 niebieskie BMW miało kolizję, koszt szkody oszacowano na powyżej 130 tysięcy złotych. W czerwcu 2019 srebrne BMW również uległo wypadkowi, co wiązało się z podobną szkodą, powyżej 130 tysięcy złotych. Następnie w styczniu 2021 niebieskie BMW ponownie uległo kolizji. Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? Tym razem koszt szkody oszacowano na około od 110 do 115 tysięcy złotych. Dwa miesiące później, w marcu 2021, czarne BMW miało wypadek, a koszty szkody oszacowano na powyżej 130 tysięcy złotych. W krótkim odstępie czasu, 2019 i 2021, trzy różne samochody marki BMW uległy prawdopodobnie szkodzie całkowitej. Słuchajcie mordy, dzisiaj bardzo smutny odcinek, ale i odcinek, który wiele wam wyjaśni, bo cała Polska już tym żyje z tego co widzę. Jest to odcinek, który pokaże wam to, wyjaśni wam troszeczkę tego co tutaj miało miejsce. No i pokaże wam całe miejsce zdarzenia, opiszę wam jak to się stało, a przede wszystkim kto to zrobił. Przechodząc do rzeczy, no to widzicie co się tutaj stało. Ogólnie no to problem jest bardzo duży, dlatego że gość, który wypożyczył od nas to auto dzisiaj rano, uciekł z miejsca zdarzenia. Niebieskie BMW miało kolizję zarówno w 2019, jak i w 2021 roku, przy czym w międzyczasie zmieniło właściciela. Później Audi RS6 jeździło w wypożyczalni rzeszowskiej Fury. Ta wypożyczalnia oferowała te same samochody co 66 rent. Niektórzy klienci skarżyli się na brak kontaktu po wpłacie zaliczki. Zwróćcie uwagę na datę drugiego komentarza. Autor skarży się, że nie odzyskał pieniędzy po 21 tygodniach od zamieszczenia pierwszego komentarza. No i pierwsza loteria. Budda reklamował u siebie loterię na Audi S3. Budda w jednym z filmów wspomniał o organizatorze, który zaproponował mu zorganizowanie loterii, na co Budda się zgodził, jednak pojawia się pytanie. Dlaczego w takim razie odbiorcą przelewu była firma wypożyczalnia 66 rent? Poniżej live z loterii. Widać od razu, że to nie żadna firma stoi za loterią. Oni mieszają kartki w koszu na pranie. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś twierdziłby, iż firma zmieniła swoją nazwę specjalnie na potrzeby loterii, ponieważ byłoby to absurdalne. Loteria skończyła się następująco. Już wtedy Budda jeździł na fałszywych tablicach rejestracyjnych. A tu pewien wpis o takim krakowskim małoletnim piracie drogowym. Wjeżdżam na lewy. Idziemy sobie spokojnie do Krakowa. Z lewego pasa. Dajesz malutko. Patrzcie jak. Jedziemy z prawej, szybki podjazd do tira, bang. Wszystko jedną ręką, pany i panewki. Patrzcie jak zdobycie. Poza tym ja nie rozumiem, dlaczego korzystają z trzeciego pasa w ogóle. Co? Dziwne to jest. Firma fotowoltaiczna oraz inne biznesy, a także nieruchomości i samochody formalne należące do Aleksandry Krcha. Solar Technika i biznes fotowoltaiczny. Kamil Labudda prowadził firmę fotowoltaiczną o nazwie Solar Technika, która formalnie była związana z działalnością jego partnerki Aleksandry Krcha, działającej pod nazwą Aleksandra Krcha Marketing Group.
Jak się później okaże, tego rodzaju sytuacje, w których Aleksandra Krycha widnieje w rejestracjach jako właścicielka firm, spółek nieruchomości oraz samochodów, są dość powszechne. Poniżej przedstawiam kilka dowodów na to, że to właśnie firma Aleksandra Krycha Marketing Group prowadziła działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii. W bazie CEIDG dnia 20 stycznia 2021 odnotowano zmianę stałego miejsca wykonywania działalności na adres ulica Pustynna 11B 30/440. Archiwum strony internetowej Solar Technica EU również zawiera ten sam adres, co potwierdza powiązanie firmy Solar Technica z tym miejscem. Dodatkowo PKD zarejestrowany dla tej działalności jest zgodny z branżą odnawialnych źródeł energii. Informacje o firmie Solar Technica można znaleźć w Google, a na portalu pracuj.pl dostępne jest archiwalne ogłoszenie o pracę, w którym firma poszukiwała przedstawiciela handlowego. Wszystkie te dowody wskazują na to, że Solar Technica była aktywna w branży fotowoltaicznej. Link do ogłoszenia o pracę macie w opisie. Zostało ustalone, że Budda zgodnie z PKD nie prowadził działalności związanej z wypożyczalnią samochodów. Teraz warto sprawdzić to samo w odniesieniu do innych firm i działalności. W historii wpisu CEIDG można zweryfikować, że Budda prowadził następujące rodzaje działalności. Zajęcie nieruchomości przez naczelnika Urzędu Skarbowego we Wieliczce miało miejsce 9 grudnia 2022 i zostało uchylone 22 lutego 2023. Zajęcie nieruchomości zazwyczaj ma miejsce z powodu zaległości podatkowych. W tym czasie, pomimo długów wobec klientów i Urzędu Skarbowego, prowadził tak zwane bananowe życie i kupił Lamborghini Huracan 100. Zróbmy tak, żeby ludzie zobaczyli to w swojej reakcji. Ja nie powiem, ile zarabiam, ale pokażę ci stan konta. No dawaj. Pokaż. No jest bardzo przyjemny. W tym okresie, pomimo zadłużenia wobec klientów i urzędów skarbowych, kupił wspomnianą nieruchomość i budował siedzibę kanału. Dodatkowo podróżował po świecie, w tym do USA. Budda wspomina o tym, że cały kanał otarł się o upadek, ale w przeciągu kilku miesięcy kupuje samochód za ponad 1 000 000 złotych oraz nieruchomość za kolejne kilkaset tysięcy i to już nie wspominając o innych pobocznych zakupach. Jest bliska osoba, kobieta, która jest przy tobie, na pewno jest też swego rodzaju przyjacielem, takim wsparciem, bo często, zgadza się? Tak. Właściwie to nieruchomość kupuje Krycha, a samochód kupuje na spółkę czeską i to pomimo tego, że nie widnieje w rejestrze czeskich firm. Warto zauważyć, że zajęcie nieruchomości miało miejsce 9 grudnia 2022, ale to nie oznacza, że dług powstał dopiero wtedy. Nieruchomość została zakupiona 23 maja 2022, co sugeruje, że procedura zajęcia trwała dość długo. Dodatkowo Budda już w kwietniu 2022 w filmie Nowy wywiad z Buddą, ostateczne rozliczenie z przeszłością, duży w maluchu, mówił właśnie o tych długach. Finalne zadłużenie zostało spłacone, a uchwała o uchwałę zajęcia została wydana 22 lutego 2023. Z biegiem okoliczności finał loterii Budda finał akcji BMW M4CS Live odbył się 15 stycznia 2023. Można domniemać, że środki z loterii mogły zostać użyte na spłatę zobowiązań oraz długów. Aleksandra Krycha jest właścicielką wielu nieruchomości oraz samochodów, które formalnie należały do Buddy. Należą do niej również udziały w spółce Illegal Night. Nieruchomość, na której została wybudowana siedziba kanału, została wcześniej wspomniana, ale warto dodać, że również Doseland należy do Aleksandry Krycha. Ponadto samochody, które Budda nabył od MGP, również są jej własnością. Warto wspomnieć, że Aleksandra Krycha była udziałowcem w spółce Illegal Night aż do 22 kwietnia 2024. Wszelkie dokumenty dotyczące spółki można znaleźć na podanych stronach wpisując numer KRS spółki. Aleksandra Krycha była beneficjentką dochodów z YouTube. Świadczy o tym fakt, że Budda aż do 22 lutego 2023 nie miał wpisanego kodu PKD dotyczącego tworzenia filmów ani nie był zarejestrowany jako podatnik VAT. Aleksandra Krycha Marketing Group przy zakładaniu firmy wpisała PKD związane z tworzeniem filmów. Jak ważne jest odpowiednie wpisanie kodów PKD, świadczy poniższy fragment ze strony infact.pl. Jeśli w trakcie prowadzenia firmy zajdą zmiany dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, musimy bezsprzecznie zgłosić ten fakt w terminie do 7 dni. Oznacza to, że przedsiębiorca może wykonywać usługę, która nie mieści się aktualnie w kodzie PKD, jednak w ciągu tygodnia musi dokonać zmian, aktualizując dane we wniosku CEIDG1.
co w przypadku, gdy nie dopilnujemy tego obowiązku. Ważny jest fakt, iż nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami podatkowymi, ani nie powoduje stwierdzenia nieważności danej transakcji. Może nam jednak grozić kara grzywny oraz kara ograniczenia wolności. Może skutkować to także wykreśleniem jednoosobowej firmy z rejestru CEIDG. Jednak jak wskazują liczne wyroki sądowe, są to bardzo rzadkie sytuacje. Mówiąc w skrócie, nie można legalnie prowadzić działalności, jeśli nie ma się wpisanych odpowiednich kodów PKD. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której działalność jest prowadzona przez długi czas, na przykład przez 3 lata, licząc od daty publikacji pierwszego filmu na kanale YouTube. Aleksandra Krycha została czynnym podatnikiem VAT niemal od razu po założeniu działalności, natomiast Budda uzyskał status czynnego podatnika VAT dopiero w 2023, czyli niemal 6 lat po założeniu działalności. Kolejny dowód na to, że większość biznesów była prowadzona na firmę partnerki Buddy, można znaleźć w analizie zakupów i wydatków dokonanych do 1 marca 2023. Firma Kamil Labudda DKB nie odnotowała sprzedaży powyżej 200 tysięcy zł rocznie, co oznacza, że nie osiągnęła wymaganego progu sprzedaży, który obligowałyby go do rejestracji jako czynny podatnik VAT. Warto zaznaczyć, że sprzedaż nie obejmuje dochodu, przychodu ani zysku, lecz całkowitą kwotę za sprzedane towary i usługi. Ciekawym faktem jest, że rejestracja VAT nastąpiła niedługo po loterii BMW M3C, której finał odbył się 15 stycznia 2023. Nagle po pojawieniu się udokumentowanego dochodu z loterii, Budda postanawia zarejestrować się jako podatnik VAT po 6 latach działalności. Grażynka, czyli Aleksandra Krycha, stała się również właścicielką samochodów zakupionych od MGP, w tym Lamborghini Huracan Twin Turbo, który został nabyty zaledwie kilkanaście dni po loterii MGP, którą Budda aktywnie promował. Samochód ten został kupiony za ułamek jego rzeczywistej wartości. Budda w filmie Jedyny wywiad z Buddą o aresztowaniu w sprawie wyłudzenia Duży w Maluku mówi, że przez jakiś okres startu YouTube'a wszystkie samochody, nieruchomości przechodziły przez nią, bo wziął kredyt opiewający na kilkanaście tysięcy złotych. Przechodziły przez Aleksandrę Krychę. Ten okres trwał 3 lata, biorąc pod uwagę zmiany kodów PKD, zakup samochodów, nieruchomości, a być może nawet trwa do dziś. Samochód od MGP Aleksandra Krycha kupiła 22 czerwca 2023, Dowsland. Nieruchomość została zakupiona 9 sierpnia 2023. To wskazuje, że aktywa była zarządzana przez Aleksandrę Krycha w sposób ciągły i powiązany z działalnością Buddy. Budda zadeklarował spłatę długu w wysokości 2 250 000 zł z tytułu działalności fotowoltaicznej w ciągu kilku miesięcy. Natomiast swoich długów z młodości nie mógł spłacić przez 3 lata? Dlaczego pomimo zarobienia milionów złotych z loterii BMW przez Buddę, Aleksandra Krycha kontynuowała zakup nieruchomości i ruchomości?